Ale pięknie się świeci, zenchantowany. Jeszcze z item shopu dokupić coś, żeby się bardziej świecił. Jeść dobrze, pić dobrze i zabawić się dobrze. Takie czasy. Chcę pogadać. Były. Zamieniam się w słuch. Pozdrowienia od Witolda. Rozmawiałeś z nim? Nie wierzę. Nie tylko rozmawiałem, ale i spełniłem twoje życzenie. Jesteś ciekaw, co macie do powiedzenia? Ogolił mnie. Miałem brody. Wykonałem zadanie. Witold wybawił się za wszystkie czasy. Koniecznie. Brat przez cały dzień zażywał zabawy, jak za dawnych czasów. Powiedzieć każdy może. To nic nie kosztuje. Masz jakiś dowód? Mam. Co jest na tym liście, co napisał w ostatnich sekundach? Pismo Witolda. Bez wątpienia. On nie powiedział mu dobrze o czymś. Się spisałeś. Przynajmniej tak Gott mówił. Potrzebujesz jeszcze czegoś? A, mogłem we kół zobaczyć, co on tam napisał. Kurde. No to możecie mi zespoilować, co napisał. Nie spojrzałem. Nie napisał N-worda. Miętkiego też nie. Czas, żebyś wypowiedział swoje trzecie życzenie. Czekaj, Geralt. Załatwię coś i pogadamy. Hej tam, wyciągnijcie śledzia z beczki. Olgierdzie, bracie mój, nawet nie wiesz, jaką sprawiłeś mi radość tym pomysłem, żebym się dobrze zabawił. Co prawda człowiek, którego mi przysłałeś, nadaje się na kompana jak styl od łopaty, ale co tam. Ważne, że ja się bawiłem. I to jeszcze jak, przednie weselisko. Teraz jesteś gotów mnie wysłuchać? Czy nadal nie obchodzi cię? A, on czytał co ten, co napisane. Jestem gotów, słucham. Dobrze. Wrócisz teraz do swojego pana i powiesz mu, co następuje. Jego żądanie dotknęło mnie do żywego. Zostałem bowiem wychowany w poszanowaniu świętego prawa gościnności. Nie zastosuję się do chamskiego diktum. Rozumiesz? Sprawdzę to, składając mu rychłą wizytę. Pędź więc, co koń wyskoczy i zapowiedz mnie. Zrozumiałeś? Tak, zrozumiałem. Przepuśćcie go i oddajcie mu konia. Chodź, Geralt. Wyjdziemy na zewnątrz i pogadamy. Ofirczycy mawiają, że o ważnych sprawach powinno rozmawiać się pod gołym niebem, żeby mieć bogów za świadków. Spełniłem dwa twoje życzenia. Teraz czas na trzecie. Jesteś pewny siebie, co? Dumny, ufny we własne siły. Niczego się nie boisz. Nie mam ochoty na pogaduszki. Muszę coś dla ciebie zrobić, więc powiedz co. Prawdziwy profesjonalista, co? Ja myślę, że tylko udajesz zimnego zabójcę. Ale tak naprawdę, jak ja, szukasz nowych doznań. Chcesz sobie udowodnić, że potrafisz jeszcze coś poczuć. Że została w tobie resztka człowieczeństwa. Też byłbym dobrym wiedźminem. Tylko widzisz, nie znam drogi do Kaer Morhen i nie dostanę medalionu. Przestań pierdolić. Nadal czekam na trzecie życzenie. Ależ jesteś uparty. Niech będzie. Posłuchaj, miałem kiedyś żonę. W dniu, kiedy widziałem ją po raz ostatni, dostała ode mnie fioletową różę. Przynieś mi ten kwiat. Chciałbym sobie przypomnieć, jak wyglądał. Ile czasu minęło. Róża na pewno już zwiędła i rozpadła się w proch. Chciałeś życzenie. To masz życzenie. Spełnij je. Ja ruszam w odwiedziny do Beztrwogiego, ale zostawię tu jednego z moich ludzi. Powie ci, gdzie mnie szukać. Oczywiście, jeśli ci się powiedzie. Powiedz przynajmniej, gdzie znajdę twoją żonę. W moim dawnym domu. Na wschód od włości Martina Fei. Życzyłbym ci powodzenia. Proszę, zdejm mu te okulary, Cezar. Oni błagali, że mnie założył, wiesz? Rezydencja Wonevereców. Nie zawsze wszystkich zabijam. Akurat ta seria nawet okej idzie.
a tak w temacie gotów war oglądałeś nowy gamedny film? Nie, jeszcze nie oglądałem, podsyłali mi, ale o, chyba nie chcę. Aleście mnie! Ciszej mówię, ta mgła nie jest naturalna. Może być, że coś się w niej ukrywa. Mglaki, błędniki. Nie chcesz, żeby tu przyszły. Mglaki? Melitele, święta matko. Na co mi to było? No właśnie. Co ty robisz? Bo jakieś wariata, nie zapytałem o to. Widzicie, pomyśleliśmy z Kajmirem. Tyle lat dworek stoi pusty. Tyle dobra się marnuje. Aha. Jesteś złodziejem. Aha, złodziej żywych okrada. A trupom co szkodzi? Kajmir poszedł drzwi otwierać. Ja stanąłem na czatach. Nagle słyszę, lampa trzasła. I cisza. Wołam go, ale... O kurde. Co to było? Ten mglak, o którym mówiliście? Jakieś przebłyski mi się nie pojawiają. O, kamieńce. Sprawdzę, co to było. I poszukam twojego wspólnika. Coś... A ty? Ja nie mam czasu czekać, zmywam się stąd. Czuję tak, jakbym to przeżył, ale w jakimś poprzednim życiu. To, co teraz było. Często tak mam. A to akurat przeżyłem, jak ale... Ja znajdę te róże w takiej mgle. Ale mam takie, że coś, no to już było. Tylko to było 3 lata temu, kurde. Dzięki, Platini. F5 i odwary. Sznur wygląda na nowy, a wiadro było naprawiane. Domek ogrodnika. A co będzie w domku? Wręcz pedantyczny porządek w narzędziach. Ule. Zadbane, ale co do jednego wymarłe. Odszukaj wspólnika napotkanego złodzieja, używając wiedźmińskich zmysłów. Poszukaj fioletowej róży na terenie rezydencji. Pachnie coś? Czarny kot. Coś zeza ma, czy nie? Jedna ziń... Lepiej stąd zwiewaj, mały. Tutaj nie jest... Co to za dźwięk? Jakby kopanie. Ślady podkutych butów prowadzą z tylnej części ogrodu. Jorik Mori? Ciągnięto tędy rannego człowieka. Kopie. Mogiły. Bez nagrobków. Jedna koło drugiej jakby w grządkach. Witaj. Słyszysz mnie? Chyba jakaś zjawa. Ale pięknie się świeci, zenchantowany. Jeszcze z item shopu dokupić coś, żeby się bardziej świecił. Drugi złodziej zmasakrowany. Kim jesteś? Może to ona? Faceless. Zaraza. Jakby mu obciąć uszy, a nie ma oczu, to powinno być bez problemu. Co jest? Oj, chyba cięższy trochę będzie. Hiluje się bardzo mocno. A, czy jak on mnie hitnie, to się hiluje. Nie można się dać uderzyć. I teraz. Czekaj. On ma lifesteala? Takiego? A ja mam ciernie założone. Dobra, stop. Kto to? Bestiariusz? To postać magiczna? Chyba ta. To można olej założyć od razu.
schodzą hitki. Nie schodzą. Chwila. Bo to chyba nie postać magiczna. Bo hitki zawsze schodzą. Relikt mówiliście? Istoty przeklęte, wilkołak, broniec, relikt, wiec, wiedźmy. Nie wiem. Wam. Wilka, zaraz go znajdę. Chyba go nie ma. Insektoid to nie jest. Nie no, słabo, bo trzeba nie dostawać hitków. A ja zawsze tankowałem twarzą i się lifestylowałem. Nie no, skur... Uciekaj! Olej przeciw reliktom znak Quen. Aha. To teraz nie użyję. A, on się na nich lifestyluje. Przyzywaj, jak ich bije, to... Co jest? Kurwa. Ale głupie to. Jeden, dwa, trzy. Teraz jeden, dwa i do tyłu. No powoli go zrobił, już znam jego ataki, ale najgorsze jest to, jak on... Jak on resuje tych swoich świntuchów. Nie, kur... Nie healuj się. Nie widzę. Tam słyszałem dźwięk. No nie, no. Zgon. Czej, nie? Lucik, no podniosę jeszcze. Nie wiem, co to jest. Dzięki, Waxon i Pan Banan. Dziękuję, Waxu, za 48 miesięcy. Co to cholery było? Brak tak. Oczu, nozdrzy, zdeformowane narządy. Zaraza, to coś nie miało nawet prawa żyć. Cóż, filozofowie nadal spierają się, co to znaczy żyć. Normalnie byłbym zaskoczony, ale nie po tym, co właśnie widziałem. Kim jesteście? Z pewnością nie zwierzętami. Myśl o nas jako o przyjaciołach domu. Znacie człowieka, do którego należy to miejsce? Olgierda von Everetz? Znamy. Gdy odszedł, zostawił majątek swojej żonie. Świetnie. W takim razie, czy zastałem panią von Everetz? Możecie mnie zaanonsować? Czego od niej chcesz? Pewnie przyszedłem po będzie. Fioletową różę, którą Olgierd podarował Iris, nim wyjechał. Iris jest w środku, w sypialni na piętrze. Weź jego klucz. Otwiera tylne drzwi domu. W takim razie pójdę się przywitać. Podnieś. Łopata klucznika. A co to? No słabe. 10% zadanych obrażeń zwraca jako żywotność. Fajne, kurde, szkoda, że do tego się gemów nie da włożyć. A można młynek łopatą zrobić? Nie da się. Albo i się da. Tylko nie ma przecięcia na tym niestety. Tego enchantu. Jakbym mógł tutaj sloty dodać do tej łopaty, to z takim lifestylem mogłaby być nawet fajna. Da się zrobić? A jak? U tego chłopa z runami, z tymi glifami? W sumie nie wiedziałem, że tam gniazda się da dodać. Jest w pokoju na górze ponoć. No to idziemy. A jak? A srak.
Coś obraz się dziwnie poli. Co do jasnej cholery. Chyba Iriska. Trzeba uważać. Wyłazi z obrazów. Szkicownik Iris. Co to było? Przedmiot potrzebny do wykonania zadania, okej. Intrus. Już nie przesadzaj. Słyszę płacz kobiety. Ślady pożaru. Ciekawe. Spalone. Tu są. W sumie bez kota to klimatyczni. To wygląda. Upiór w operze. Kolejna to wylać spróbuje. Trzeba obraz zniszczyć. Oszustka. Czemu ona mnie nic nie bije? Czekaj. Co jest? Ona mi nic sprawy nie zadaje się sama zabija ociernie. Moje mamy to jest. No teraz to... Bez różnicy. To nie jest overlevel, bo ja włączyłem skalowanie, więc teoretycznie jak to włączyłem i byłbym overlevel, to powinna mieć ten level co ja. Ale no... Po prostu bez różnicy jest nawet. No zobaczę kombo w karakterze. Portret Iris i Olgierda. A, to ona? To musi być ona. Zaraza. Chciałeś ją zobaczyć. Oto jest. Człowiek powinien ważyć słowa, gdy wypowiada życzenie. Łatwiej uniknąć rozczarowań. To jakieś żarty? Czemu od razu nie powiedzieliście, że nie żyje? Nie pytałeś. A dlaczego nikt jej nie pochował? My nie potrafimy. A klucznikowi... Jeszcze za życia kazała trzymać się z dala od siebie. W jaki sposób umarła? Nie widzę realnych śladów walki. Serce jej pękło. A. Znaczy co? Zawał? Nie, po prostu pękło. Ciężko mi w to uwierzyć. A jednak tak właśnie było. Któregoś dnia Iris zamknęła drzwi frontowe na klucz. Położyła się tu i umarła ze smutku i samotności. Im dalej w las, tym bardziej się zastanawiam. Czemu mi w ogóle pomagacie? Wezwano nas, byśmy służyli Iris von Everetz. Nasza pani umarła, ale to niestety nie zwalnia nas ze służby. Znów słyszę ratunek. Rozumiem. Czy coś? Chcecie opuścić to miejsce i te ciała. Dziwisz się? Nie, wcale. Jej duch jest niespokojny, gniewny, atakuje intruzów. Wiecie czemu? Pani von Everetz ma za sobą ciężkie przeżycia. Odwykła od gości i nie przepada za ludźmi. Nie słyszy nas. Wychodzi na to, że muszę porozmawiać z duchem Iris. Nie jest łatwo dotrzeć do naszej pani.
Przepełnia ją złość i gorycz. Mam swoje sposoby. Żeby nawiązać kontakt z Iris, muszę wpierw pochować jej ciało. Ale cmentarzysko Klucznika nie wydaje mi się odpowiednim miejscem. Za dużo tam krwi, strachu. Lubiła spędzać czas w ogrodzie przed domem. Więc może tam. Czekaj. Weź ten klucz. Otwiera drzwi frontowe. Dobry piesek. Znajdź odpowiednie miejsce na pochówek Iris. Ogród przed domem. No to chyba gdzieś tu, czy nie? A mogę dać na to zdjęcie? To miejsce będzie chyba odpowiednie. Tak. Lubiła tu malować. Czy pani von Everett miała jakieś oczekiwania? Jak chciała być pogrzebana? Czuła strach przed śmiercią i bała się, że nikt nie zadba o jej pochówek, nie powie dobrego słowa. W takim razie ja spróbuję. Chyba dwójeczka by trzeba było. Ale tego ja nie wiem w sumie. Trzeba pewnie powiedzieć prosto z serca. Zobaczymy, co dalej będzie. Jak coś, to jeszcze raz. Nie znałem Iris von Everett, ale widziałem na obrazach, że ona i Olgierd przedstawiani są jako kochająca się para. Kiedyś Iris musiała być szczęśliwa. Czasami los plącze nam ścieżki, a życie staje się ciężkie, nie do zniesienia. Po śmierci każdy zasługuje na wytchnienie. Nie wiem, czy chcesz być pochowana z obrazem swojego męża. Ale skoro żyliście razem, może pragniesz mieć go przy sobie, także po nie śmierci. Tak? No cóż. Wy dwoje, macie jakieś ostatnie słowa dla swojej pani? Nie dbamy o ludzkie obrządki. Wierzymy, że uczyniłeś wszystko zgodnie z waszym zwyczajem. Nie wczytam. Szczątki zostały pogrzebane. Spróbujmy ją wezwać. Duchu niespokojny, złożyłem twe kości. Zapomnij o gniewie. Zapomnij o żalu. Okaż swe oblicze. O, nie jest chyba wrogo nastawiony. Wybacz, że wyrywam cię z twojego świata. Muszę cię o coś... Oj. To wygląda jak Souls z nazwą bossa Malarka. Iść za tobą? Dobrze. Co to za miejsce? Namalowany świat. Dzieło Iris von Everett. A jak wy tutaj... Czytałem do monologów? Nie. Teraz my na pewno nie będę czytał. My istniejemy w obu światach równocześnie. Wszystko pięknie, ale gdzie Iris? Obudziłeś ją tylko na chwilę. Jeśli chcesz porozmawiać, musisz wyrwać ją ze snu na dobre. Tylko jak? Jesteś tropicielem, prawda? Przyglądałeś się śladom. No i? To świat złożony z zatartych wspomnień. Nasza pani pragnie wymazać je z pamięci, ale nie może. Znajdź je, napraw, przywołaj lęki, które dręczą Iris von Everett, a potem je zniszcz.
Łatwo powiedzieć. Nie, robot jest... Widmo Olgierda i jego żony? Ale czemu się nie ruszają? To wspomnienie. Ale niekompletne, zatarte. Musisz mu się przyjrzeć i je naprawić. Ale jak? Paleta malarska. A, do ręki trzeba jej dać. Masz. Iris malowała dworek. Albo na stolik. Imbryk? Resztki zastawy. Do podwieczorku. Albo śniadania. Tfu! To chyba nie to. Co? To chyba nie to. Pasuje jak ulał. To chyba nie to. To chyba nie to. Na coś patrzy chyba. Jakaś książka, coś? O. Duch od stepu nosi ślady częstego czytania. Pasuje jak ulał. Zrobione. Wiesz co? Powinniśmy sprawić sobie psa. Albo lepiej psa i kota. Gdy przyjdzie Słota, pies będzie grzał mi stopy, a kot bawił się kłębkiem włóczki przed kominkiem. Co myślisz? Czy ty mnie w ogóle słuchasz? Wybacz, zaczytałem się. O, taka ciekawa ta książka. Ha? Tak, bardzo. Wiesz co, wróćmy już lepiej do środka. Czemu? Tak przyjemnie się tu siedzi. Śpiewają ptaki, bzyczą pszczoły. Sielanka. Przepraszam, kochanie. Gorzej się poczułem. Pójdę do domu, a ty uważaj proszę na siebie. O-o. Ona ma czarną szminkę, czy takie jakieś usta sine? Szare, nie wiem. Najebał ją? Nie no, chyba nie. Co to? Kolejne wspomnienie? Nie. Koszmar. Wcielony strach, z którym wcześniej czy później przyjdzie ci się zmierzyć. Nie wiem, o co tu chodzi. Może o nic. O. Kolejne wspomnienie. Trzeba coś znaleźć. Bukiet resztki kwiatów. Świętych dekoracji. Kieliszek? Kieliszek. Taki sam jak ten, który trzyma Olgierd. Twoje zdrowie, żono. I twoje, mężu. W moich stronach nowożeńców wita się chlebem i solą. Ale póki co jesteśmy sami. Nie potrzebuję nikogo innego oprócz ciebie. Chciałabym, żeby ta chwila trwała wiecznie. Zobaczę, co się da zrobić. A póki co, chodź, pokażę ci dom. Dobrze, tylko... Wiem, że to głupie, ale... On tak długo stał pusto, a ja... Boisz się pająków, wiem przecież. Pozbierałem je wszystkie i wyrzuciłem do ogrodu. A. Mój rycerzu. Zadbałeś o wszystko. Też nienawidzę pająków. O! Chyba jakiś większy trochę niż tamten. Ale! O! O! Szukaj wspomnień. Znowu ta postać. Ty, no jaka postać? A! Siedź se, no.
Ja nie wiem, czemu one mnie tak mało biją. Nie mam zielonego pojęcia, bo nawet na skalowaniu one tyle biją. Tylko ja mam dobry pancerz, jeszcze słowo runiczne wygrałem na niego, ale to... Wydaje mi się, że się szczerze coś zbugowało z tymi obrażeniami. Bo one mnie nie biją za nic. Za nic. Nawet na skalowaniu włączonym jest to samo. No ale... No nie wiem. A ściągnę armor. A nie mogę w czasie walki. Dopiero od wczytania poziom. Zaraz będzie, że grę trzeba zastartować, potem komputer, a potem, że przeinstalować. Oj.